Luty zachwycił mnie, czytelniczo. W porównaniu do grudnia czy stycznia przeczytałam znacznie mniej, ale historie, które poznałam, zostały ze mną na dłużej i myślę, że mogę zaryzykować takie twierdzenie, że w pewien sposób zmieniły mnie, poszerzyły horyzonty. Nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale naprawdę jestem zadowolona z lektur, które pojawią się w dzisiejszym odcinku, a nawet te, które oceniam jako słabsze to nie są jakimiś kitami. Są po prostu ok, Także jestem bardzo zadowolona z jakości tego, co czytałam w ostatnim miesiącu. No to lecmy i wybaczcie opóźnienie. Mieliśmy przeprowadzkę na głowie, także wiecie, te serie robię totalnie dla mojej przyjemności. No i niestety spadła mocno na dół w priorytecie zadań przy rozpakowywaniu pudeł, a wcześniejszym ich pakowaniu, także. No cóż, zapraszam na podsumowanie czytelnicze lutego 2024. Pierwsza książka to Informacja Zwrotna, i tu chyba trochę kontrowersyjna opinia, ale nie zachwycałam się do tej pory Żulczykiem, bo go po prostu nie czytałam. Moja Adwin oglądał serial Ślepnokrąg od świateł. Gdzieś tam mi migały fragmenty tej produkcji. I tak jakoś uznałam, że styl tego pisarza będzie dla mnie zbyt ostry, brutalny. No po prostu nie moje klimaty. O informacji zwrotnej było bardzo głośno. Akurat miałam ją dostępną w aplikacji, której słamał audiobooków. Okazało się, że czytał to Grzegorz Damieński, którego bardzo lubię jako lektora. No i pomyślałam, że dam szansę. I po godzinie byłam gotowa zrezygnować, bo kompletnie nie mogłam połapać się o co chodzi. Kompletnie mi to nie leżało. Wejście w ten umysł alkoholika szukającego syna, którego być może zabił, a może nie, to niekoniecznie moje klimaty. Miałam się poddać, ale zdajemy powiedzieli wytrzymaj jeszcze chwilę, to się rozkręci, to ci się spodoba. No i w sumie dobrze, że to przytrzymałam, bo już chwilę później po tej pierwszej masakrycznej godzinie, być może to było po prostu nieprzyzwyczajenie do stylu pisarza, Przekroczyłam ten próg, w którym już wiesz, że nie oderwiesz się od książki i będziesz ją pochłaniać w każdej wolnej chwili. Informacja zwrotna jest trudna, jest ciężka. Budzi niesmak, takie obrzydzenie, ale nie da się przejść obok nieobojętnie. Może to dziwnie zabrzmi, gdy powiem, że autor rewelacyjnie opisuje taki przymus picia alkoholu i stanu uzależnienia. Osobiście... Praktycznie nie pijam alkoholu, ale gdy słuchałam głosu Damięckiego, to czułam się, jakbym potajemnie chlała zimną wodę i przez chwilę ten akt stawał się sensem mojego istnienia. Po trudnym żulczyku chciałam sięgnąć po coś lżejszego i tak w bibliotece trafiłam na autopografię Toma Feltona po drugiej stronie różdżki. To ma pewnie kojarzycie się z roli Drakona Malfoja z serii Harry Potterze. i tak się złożyło, że w styczniu przeczytałam dzienniki Alana Rickmana i Tom Felton zrobił raczej szkic z autobiografii, która skupia się w dużej mierze na różnych ciekawostkach z planu, z pracy nad filmami o młodym czarodzieju. To nie jest tragiczne, to się czytało spoko, miło, fajnie. A sam Tom wygląda na naprawdę w porządku gościa, ale to nie jest też wybitna książka, ani wybitna autobiografia. Chociaż myślę, że fani serii, serii Harry Potter'ze pewnie przeczytają, także to już zależy od Was. Kolejna moja lektura, czyli miłość ADHD. Może kiedyś, gdy wrócimy do nagrywania wspólnych rozmów z Dwinem, to nagramy podcast o wyzwaniach takiego mieszanego związku, czyli takiej wersji związku, w którym jedna ze stron ma ADHD, a druga nie. Póki co jednak powiem, że jeśli ktoś z Was jest w takiej sytuacji, to książkę bardzo polecam. Bo fajniej prosto tłumaczy takie sprawy związkowe, zwłaszcza, że jednak dynamika takiego związku i pewne nieporozumienia wyglądają zazwyczaj trochę inaczej niż w standardowej wersji, czyli gdy dwie osoby są neurotypowe. I może się okazać, że coś, co się wydaje ogromnym problemem nie do naprawienia i będziemy mieli mega kryzys, tak naprawdę jest bardzo proste, tylko trzeba znać instrukcję obsługi. Także polecajka. Pewnego weekendu przeczytałam też przepiękną powieść o kobiecości, o przemocy i walce o siebie. To jest powieść Wiedźmy. Trzy kobiety z jednego rodu na przestrzeni wieków spotykają się ze złem i nienawiścią ludzką, tylko dlatego, że są inne. Bo są magiczne. Trzymamy, trzymamy w tej książce trzy ramy czasowe. Zaczynamy od XVII wieku, gdy o czary zostaje oskarżona miejscowa uzdrowicielka. Potem mamy okres II wojny światowej i młodą dziewczynę, która kocha przyrodę, ale ojciec spędza ją w gorset konwenansów i tradycyjnych oczekiwań. No i na koniec mamy czasy współczesne, w których młoda kobieta odrzuca to swoje magiczne dziedzictwo, ale w zderzeniu z przemocowym mężczyzną tylko ono może ją uratować. I słuchajcie, tam są trudne tematy. Ale książka jest napisana tak pięknie i poetycznie i tak mocno osadzona w przyrodzie. Nie ma takiego łopatologicznego okrucieństwa. No, czytało mi się to bardzo dobrze i ja w ogóle bardzo lubię, jak w książkach jest taki motyw, taki realizm magiczny i dużo przyrody. Bardzo dobra, miła rzecz. Teraz będzie mój prywatny hit. Na tę książkę zagłosowałam w plebiscycie Lubimy czytać jako najlepszą książkę 2023. Tak, ostatnio było to 2023. Nie wygrała, no ale trudno. Damon Copperhead. Nie mogłam się oderwać od tej książki. Przez nią też sięgnęłam po serial i inne pozycje w pewien sposób osadzone w tym świecie. Ale to zaraz o tym. Damon Copperhead to jest taki współczesny retailing Dickensa którego, no wiecie, u Dickensa akcja toczy się w XIX wieku w Anglii. Tutaj mamy lata 90. w południowych Apalachach, w takim rejonie górniczym, pogardzanym przez innych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Oni tam gadają o nich, że to są biedne, głupie wieśniaki. I w tym miejscu dorasta nasz bohater i opowiada swoją historię. Jego nastoletnia matka urodziła go, będąc pana. Tam jest życie skażone narkotykami, przemocowym ojczymem, próby wyjścia z tego destruktywnego środowiska. Ale jak wyjść, gdy w sumie to jest jedyne, co znasz i to jest norma? I część fabularna jest bardzo... jest praktycznie przyłożona jeden do jednego z powieścią Dickensa. Więc jeśli znacie Davida Copperfielda, no to... Jakby tutaj nie mam wam co zaspoilerować, a jeśli się Wam to podobało, myślę, że też Wam się spodoba. Ale mnie najbardziej przekonała ta warstwa społeczna. Uzależnienie od oksykontinu. kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych na przełomie milenium. Może, tak myślę, może to jest moja ignorancja, może powinnam o tym wiedzieć, że takie coś się działo, ale wtedy, gdy się dzieje akcja powieści, mam jakieś 10-12 lat i no. Nie zbyt wiedziałam, że w Stanach jest poważny kryzys. No nawet zwłaszcza, że nie byłam zachęcana do czytania wiadomości. No i dopiero z tej powieści zapoznałam się z tą sytuacją. Na fali tej książki ja nie mogłam się od niej oderwać. Ja po prostu le leżałam y wieczorem ze słuchawkami i zierbam, bo, bo już mi została ostatnia godzina i musiałam to wysłuchać. No i na fali tej książki włączyłam serial na Disney Plusie Lekomania. I to jest produkcja. Już zdecydowanie. Bardziej bazująca na faktach i na tym, jak przebiegało śledztwo przeciwko firmie, która wywołała kryzys opioidowy. Oglądamy też dramaty ludzkie: lekarzy, którzy chcieli dobrze, ale nieświadomie przepisywali swoim pacjentom narkotyk, dzieciaki, które traciły życie, no i oczywiście walka z wielką korporacją, która. Szkoli swoich sprzedawców, by, na, by manipulowali lekarzami, przedstawiając na przykład fałszywe wykresy, albo w odpowiedni sposób pokazując swoje prezentacje. A gdy taki sprzedawca na przykład stwierdzi, że to trochę nietyczne, to go wywalają. To, to mnie akurat mocno znajomo brzmiało. Mocna rzecz, z tego co wiem, to na Netflixie, jeśli macie Netflixa, też jest wersja, wersja no inna wersja po prostu mm, o tej rodzinie. Farmaceutycznej, która to zrobiła, także też można obejrzeć. No i teraz mam wypożyczoną baroni, e, Imperium Baronów Farmaceutycznych, więc, więc tam też jest o tej rodzinie i będę czytać, ale to już w marcu albo w kwietniu się pojawi dopiero. Zbliżamy się do końca i będzie moje rozczarowanie jedno, chyba, nie, chyba w sumie nieliczne, no, chyba jedyne rozczarowanie w tym miesiącu, czyli wojna Makowa. Ci, którzy już oglądają któryś odcinek z tej mojej serii podsumowań czytelniczych, to wiecie, że ogólnie lubię Rebekę Kwang. Tutaj mam na myśli powieści Babel oraz Yellow Face. Ja się nimi zachwycałam. Za każdym razem uznałam, że to są jedne z lepszych powieści w danym okresie, kiedy robiłam sobie podsumowanie. No i sięgnęłam po jej debiut, czyli Wojny Makowe. <słysk> No, i w porównaniu z późniejszymi jej tworami czuć, że to jest debiutanckie. Mamy tutaj sierotę wojenną, która nie ma za bardzo perspektyw życiowych. Jej jedyną szansą jest dostanie się do Prestiżowej Akademii Wojskowej. I tu jest jeszcze dobrze, bo ja lubię takie motywy. Nauka, zamknięta akademia. Musisz się wykazać, walczyć przeciwko przeciwnościami losu, tak? Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu. Masz te swoje zadania kłótnie z osobami z roku. I te wszystkie fragmenty w książce dotyczące tego bardzo mi się podobały. Autorka też dość ciekawie poszła do elementów fantazyjnych nie chcę zdradzać szczegółów, no bo może nie czytaliście, ale jest to dość świeże. Ale im dalej szłam w książkę, tym bardziej byłam nią zmęczona i, i tam była ogromna ilość przemocy, miałam wrażenie po prostu opisywanej dla samego opisywania tych aktów przemocy. To, to mimo, że robiło się coraz okrutniej, to ja coraz bardziej obojętniałam na ten los bohaterów i myślę, że nie sięgnę po kolejną część tej trylogii. Także tutaj, tu jest moje małe rozczarowanie, chociaż niektórzy się zachwycają i być może druga i trzecia część już została lepiej poprowadzona, bo w końcu wiem, że Rebeka Kwank potrafi pisać, ale no, tutaj, tutaj się zderzyłam ze ścianą. A na sam koniec mamy polskiego klasyka. Z tego co to wznowiono tę powieść w 2023 roku. Takie ładne, ładne wydanie, ja swoje miałam z biblioteki. Jest to powieść Marii Rodziewiczównej, The Vitis, której akcja dzieje się na Żmudzi w XIX wieku. Głównym bohaterem jest pracowity Marek, który wbrew oczekiwaniom swojego umierającego ojca, zamiast jakby zająć się swoim z gospodarstwem i swoim życiem, no to ma przejąć opiekę, być jakimś dzierżawcą majątku dawnego powstańca, przyjaciela gojca, ojca. A tak się składa, że akurat niedługo, znaczy niedługo wraca ta córka, córka tego, tego powstańca z Ameryki. Wraca, piękna młoda dziewczyna. No wiadomo w sumie, co tu się może wydarzyć. Bardzo mi ta powieść przypominała takimi motywami powstańców, pracy z ziemią noszenia, kaganka edukacji oraz patriotyzmu przypominała mi po prostu nad Niemnem. Ale spokojnie, bo The White is jest znacznie krótszy i napisany bardziej dynamicznie, więc czytało się to lekko i szybko. Mamy tutaj sporo moralizatorstwa, takie mam wrażenie, że rodziewiczów, a potem jak czytałam notkę biograficzną o niej, to ona miała takie zapędy i troszkę czuć, czuć pewne stereotypy tamtych czasów, ale mimo wszystko czyta się to całkiem przyjemnie i fajnie było sięgnąć po coś właśnie starszego, tak dla odmiany. Dajcie znać, co wy ostatnio czytaliście, co was zachwyciło, co was rozczarowało. No i napiszcie, czy czytaliście którąś książkę, która się pojawiła w moim odcinku, jakie są wasze wrażenia, bo przecież to jest najfajniejsze, wymienianie się swoimi wrażeniami. Także do zobaczenia i subskrybujcie kanał. Postaram się naprawdę, się, naprawdę się postaram podsumowanie marcowe pusić wcześniej, zwłaszcza, że mam mało na liście przeczytanych książek, więc powinno mi to pójść sprawnie. Trzymajcie się, hej!